Witam w 15 odcinku z serii Trine Enhanced Edition i w tym odcinku idziemy na wieżę Sareka. Tak bodajże jest nawet w tym tłumaczeniu, co było tam kiedyś. To więc... jak wieża Sareka, to wieża Sareka. Nie wiem, what the fuck is this? Let's go. Ooh, this doesn't feel good at all. Nie chcę. A cisza. Oh, fuck off! Nie trafiłem tego gówna nawet. Quickly, jump to the ledge. We must get to the top. Ej, ale on jest duchem jakimś. Co on zrobił? What? Ja chcę zabijać każdy przeciwników, bo... Fuck off, tu się lawa podnosi! No faktycznie, ty... Oh my god. Świetnie, ja już zużyłem ten cały... Na serio... Zapomniałem. No fuck off. Tu już chyba nie wypada z nich doświadczenie. Chciałbym się iść po magię. A jest jeszcze jednak doświadczenia trochę. Wolę chyba ten miecz. Nie, no fuck off! I tak nie będziemy mieć tego ostatniego poziomu już. Wait. Fajna muzyka. Fajna. Nie! Uff. Aha! Chciałbyś. Fuck you! Dobrze, uciekaj mi stąd. Aha, uciekaj mi stąd. Jak ja mam tam wejść? Ciekawe, jak daleko jest jeszcze ta lawa. Świetnie. Właśnie o to mi chodziło. Wiecie co? Pieprzę tą miksturę. Bo ja tu zginę zaraz. Tak dalej pójdzie, to na serio tu zginiemy. Ja tu zginę. Nie my. Przestań ty duchu jeden mi tu spawnować to całe te jakieś gówna. Ta lawa stosunkowo wolno leci, ale co on robi? No, coś to jest oszustwo. W ogóle on ma takie czerwone, takie diabelne trochę. Gin, kurde. No, fuck off. Like a boss. O Jesus! Chcę tą miksturę zdobyć. Wait. Nie mam magika już, aha. O fajnie, tu już jest lawa tak wysoko. A ja się tu bawię. Nie zadziałało, lol.
Nie wyszło coś ci, duchu. Słaby jesteś i tyle. Nie mamy magika, ciężko jest bez magika. Fuck's sake. No i nie zdobędę tej mikstury bez niego. Chociaż nie, tu się da przejść. Jest! Nie, 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 nie! Oh my fucking god! Jeszcze się zrespawałem tu! What? Wiecie, że mnie cofnie chyba na sam początek, jak zginę. Nie, 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 nie. Rycerz, zawsze mi służyłeś wiernie. Checkpoint chyba tam widziałem. Tak! Jest! Jest! Jesteś na szczycie chyba. Co to jest? To są te artefakty chyba. Trzeba tam dojść. Dobra, fuck off, bitches. Gincie żeś. Aha. Oni stąd wychodzą cały czas. Będę w to wpadał teraz co chwilę. Ich jest za dużo! Być! Sorry, walnę w mikrofon. What? O! A to był duch, więc... Aha. Okej. As the evil vanished, the old king, or what little remained of his human soul, was set free. The artifact slowly restored the balance of the world. Life and its joys returned to the kingdom. In the spring, a new king was elected. Francis. The new king offered rewards to our heroes. The knight refused to become the captain of the king's men. Instead, he finally followed his father's hopes and acknowledged his other passion, that of food and ale. He became the king's royal ale provider. Oh god. The thief was offered riches beyond her wildest dreams, but she felt a longing to go back to the forest ruins. The king granted her wish and gave her reign over the forest, where life slowly returned, restoring it to its former splendor. Mm-hmm. As for the wizard, he finally understood that the road to success did not have anything to do with the fireball spell. He wasn't sure what it was, but saving the kingdom certainly helped. After being married a few years to a lady named Margaret, she gave birth to a charmed moment, many said. We also do not know whether the father felt pride, shame, or both, when each of his children mastered the fireball before the age of one. Oh god, you're so bad. Despite everything, they all lived happily ever after.
And... Tak jak mówiłem. Tak! To był Trine Enhanced Edition i... kończymy tą grę. Naprawdę fajna gra. Ja lubię serię Trine, ogólnie tak kiedyś... Gdzieś tak zobaczyłem Trine, nie pamiętam dokładnie gdzie. Tak mi się spodobała pierwsza część, właśnie kupiłem od razu drugą część, bo już wtedy była druga. Kupiłem drugą część od razu z częścią pierwszą, była w zestawie bodajże. Tak, coś tam tak w Empiku było, że dawali od razu pierwszą z drugą. No i tak, ja lubię, mam też drugą tą część, kiedyś nagram na pewno. Po prostu lubię tą grę, no ona taka fajna jest, tak mi się podoba, ta grafika jest taka bajkowa i w ogóle jest fajnie zrobiona, tak fajna ta historia jest, tak mi się podoba, jest taka ciekawa, taka trochę dziwna, też fajne żarty tu są, takie żarty, no nie żarty, ale taka śmieszna jest ta gra nawet, ten rycerz taki głupkowaty, sam coś gadał w tych różnych dialogach. Ogólnie fajna, to jest gra bodajże studia jakiegoś finlandzkiego, czy coś takiego, czy szwedzkiego. No i... No serio, fajna gra. Tak już czytałem, że ma zamiar być Trine 3. Dlatego też mnie to cieszy. Tak więc, no cóż, grę oceniam wysoko, bardzo wysoko. Szczególnie, że jest już ta wersja właśnie Enhanced Edition na silniku dwójki, bo kiedyś nie było, prawda? Pierwsza część no, wyglądała słabiej, jeśli chodzi o grafikę. To ta sama historia była, tam się niektóre rzeczy pozmieniały bodajże, ja tam nie pamiętam, bo to przychodziłem dawno temu, tą pierwszą część, zwykłą. Ale dużo się nie pozmieniało naprawdę. Tylko ten silnik i ta grafika, tak więc mówię. Fajnie, że się na coś takiego zdobyli i to zrobili. Ja grę oceniam wysoko, fajna, miła. Nie za długa, 15 odcinków, tam każdy chyba z 15-20 minut góra. Ten jeden, 14, to trochę dłuższy. Ogólnie oceniam wysoko, na serio. Tak więc kończymy tą serię Trine i jako następną serię, to jeszcze nie powiem co to będzie. Znaczy nie, mogę powiedzieć, że to jest... Co to jest? Aha, ktoś tam... Okej. Że to będzie wyścigówka, następna seria. I nie wiem jak to wyjdzie, to już koniec napisów. Nie wiem jak to wyjdzie. Ale zobaczymy, tak więc achievements tutaj dużo się nie pozdobywało. Nie, nie chcę tego, nie chcę tego. Dużo się nie pozdobywało, bo ja to już wcześniej pozdobywałem. Tak więc... Tutaj 19 na 20. Znaczy, ale dużo, praktycznie 359 na 375, to bardzo dużo. 272 na 275. Pewnie na ostatnim nie zdobyliśmy wszystkich tych z tych potworków. What is this? Okej. Czyli do zobaczenia w następnym odcinku. See ya!